Witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji po derbowym meczu Chrobry Głogów Miedź Legnica, który zakończył się bezbramkowym remisem. O podsumowanie spotkania proszę trenera gości Ireneusza Maurota. Dobry wieczór. Działa to? Działa. Słychać mnie? Na pewno z perspektywy całego meczu czujemy niedosyt, bo w mojej opinii stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, w tym dwie takie naprawdę bardzo dobre, bo do szatni sytuacja sam na sam idealna. Wcześniej miał Krzysiek Drzazga po przerwie. Kilka takich sytuacji, może to nie były niektóre 100%, ale te strzały na pograniczu pola karnego, czy z pola karnego, czy gdzieś te piłki, które były dogrywane wzdłuż bramki, za głęboko troszeczkę, bardzo dobrze reagował tutaj Damian Węglarz w bramce, więc na pewno czujemy niedosyt, ale z drugiej strony to jest pierwszy mecz po tygodniu pracy i na pewno część rzeczy udało się już tutaj jakby wpleść, jeśli chodzi o działania zespołu. No, na pewno jeszcze są rzeczy, na które będziemy zwracali uwagę, ale wydaje mi się, że zespół wyszedł dobrze zmotywowany, ta energia była pozytywna, więc na pewno to remisy nic nie dają w tej lidze i tak jak my chcemy wygrywać, gdzieś tam jeszcze gonić te zespoły przed nami, także na pewno dzisiaj tutaj z tego powodu czujemy niedosyt, ale mamy następne mecze i trzeba się gdzieś tam koncentrować na spotkaniu z Motorem Lublin, który jest takim bardzo ważnym spotkaniem, jeśli chodzi teraz właśnie o tabelę. Dziękuję. Dziękuję bardzo za podsumowanie i bardzo proszę o pytania. Pamiętam, że też pytał o tą akcję właśnie przed przerwą. Rozmawialiście o tym szatni, bo wydawało się, że tak jakby ten zawodnik po prostu nie wierzył, że to piłkę może w bramce umieścić. Pan, to jest bardzo młody chłopak. On dzisiaj grał drugi mecz w podstawowym składzie. Obdarzyłem go zaufaniem i będę go obdarzał w kolejnych spotkaniach, bo ma ogromne możliwości. Zwłaszcza motoryczne, to jest niespotykany. Tak, nie dość, że jest bardzo wysokim zawodnikiem, do tego jest silnym, bardzo szybkim i widać było, jak ten pojedynek wygrał. On nie wykorzystał sytuacji, nie mogę mieć pretensji. Najważniejsze, że do tej sytuacji doszedł. Oczywiście cieszę się, jakby strzelił, bo postawiłem na chłopaka i jemu by to przede wszystkim pomogło. Ale to jest coś, co będziemy zwracać uwagę w treningach, żeby więcej spokoju zachował, bo miał dużo czasu w tej sytuacji i mógł się lepiej zachować. Ale tu absolutnie pretensji nikt nie ma do młodego chłopaka. Myślę, że dał z siebie wszystko, bo to on poprosił o zmianę, jednak to gdzieś tam nie grał tych meczów nie wiadomo ile, więc ten mecz go kosztował sporo energii, ale ma też pewne rzeczy do poprawy w poruszaniu się bez piłki, zwłaszcza na początku spotkania miał tam trochę problemów z Michałem, który jest doświadczonym zawodnikiem i te sytuacje stykowe wygrywał, ale później z każdą minutą radził sobie coraz lepiej. Na co się umówiliście w Miedzi z właścicielem? To znaczy? W jakiejś tam perspektywie. Na 10-letni kontrakt. Dzisiaj? Proszę? 1 kwietnia dzisiaj? Już takie były w naszej lidze, nie? Mówiąc poważnie, ten sezon, tak jak powiedziałem, póki jest szansa, taka była rozmowa między nami, to chcemy jeszcze powalczyć. Jeśli się nie uda, to na pewno jest taka sytuacja, że kręgosłup tej drużyny już jest. Na pewno nie chcielibyśmy robić rewolucji, ale chcielibyśmy wzmocnić zespół, tak żeby ten przyszły sezon już grać o konkretny cel. No to taka jest jakby umowa, ale oczywiście jesteśmy ambitnymi ludźmi i póki będą te szanse w tym sezonie, to będziemy o to grać. Ale tak jak mówię, jakby większa jakby taka presja na to, żeby osiągnąć sukces w tym przyszłym sezonie, aczkolwiek mówię, ustalenie jest takie, że w tym jeszcze gramy i chcemy punktować. Jeśli nie ma więcej pytań, ja również dziękuję i oczywiście zapraszam na drugą część konferencji. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. No cóż, no stare piłkarskie prawdy i takie frazesy, no 0-0. Cieszę się, że pierwszy mecz w tej rundzie zagraliśmy z czystym kątem, aczkolwiek paradoksalnie on nie przyniósł nam 3 punktów, aczkolwiek z przebiegu meczu oczywiście Miedź miała optyczną przewagę, nie ma co o tym dyskutować, aczkolwiek tak jak pół roku temu graliśmy na Miedzi i udało nam się strzelić gola i ten mecz już diametralnie inaczej wyglądał, tak dzisiaj byliśmy w stanie podejść parę razy pod pole karne. Duże zaangażowanie do ostatniej minuty.
Żałuję tylko, że nie udało nam się wykorzystać dwóch, trzech, czterech przejść do ataku szybkiego, ponieważ miedź w pewnym momencie była tak wysoko, że za plecami zostawiała bardzo dużo przestrzeni, ale to nam dzisiaj nie wyszło, ale trzeba przyznać, że mówię, miedź miała dwie, trzy bardziej klarowne sytuacje do tego, żeby ten mecz wygrać, więc tak jak powiedziałem, szanujemy ten punkt, odpoczywamy i tak naprawdę koncentrujemy się już na Odrze-Opole. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo proszę o pytania. Czy według pana wynik został zaplanowany i oraz czy piłkarze, zawodnicy Chrobrego Głogów zagrali tak, jak pan chciał? No nie, zdecydowanie wynik nie został zaplanowany, a przynajmniej w tym temacie ja nic o tym nie wiem i nasi zawodnicy też nie. Nie, oczywiście to był mecz derbowy i trzeba przyznać, że zaangażowanie tutaj dzisiaj dominowało w tym meczu. Czy zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli? No nie do końca, ale też trzeba przyznać, że miedź postawiła, tak jak powiedziałem, bardzo wysokie wymagania nam dzisiaj. Wyszła do nas bardzo wysoko, bardzo mocno siedziała nam na plecach i może nie pretensje, ale uważam, że kilka piłek powinniśmy byli lepiej utrzymać, 2-3 razy zmienić szybciej ciężar gry, być może z tego byłoby więcej sytuacji, ale tak się nie stało, więc tak jak powiedziałem, szanujemy ten remis. Dziękuję. Już wszyscy wiemy, że pan nie komentuje sytuacji w tabeli, ale mimo wszystko będziemy dalej pytać, czy te dwa mecze teraz, które nas czekają, to będą te, które będą kluczowe z punktu widzenia walki ewentualnie o tą pierwszą szóstkę? To ja może odpowiem inaczej, bo zawsze tak bardzo często dziennikarze, najczęściej dziennikarze zadają pytania, więc odpowiem. My nie gonimy żadnego miejsca dzisiaj, żadnej drużyny w tabeli, tylko gonimy tak naprawdę, jeżeli miałbym się ustosunkować tutaj do miejsca szóstego, około 51, 52, 53 punktów. Do takiego wyzwania nam jest potrzebne dzisiaj 20 punktów, 7 meczów, jeśli dobrze liczę, 21 do zdobycia. I nie ma nic niemożliwego, ale tak jak rozmawialiśmy po Wiśle Kraków, chciałbym, żebyśmy grali takie mecze co tydzień, bo wtedy byśmy byli naprawdę i bardzo dobrym zespołem i klasowym i mam nadzieję, że tego oczywiście nikt nie zrozumie, bo uważam, że dzisiaj z perspektywy tego, wciąż odnoszę się do tego, jak zaczynaliśmy naszą współpracę, to jesteśmy zupełnie innym zespołem, gramy w zupełnie inny sposób, przede wszystkim wiemy na boisku raz, co mamy robić, a dwa, że nie stoimy na 30 meczu i nie czekamy na to, co się wydarzy, bo bardzo mocno rozwinęliśmy się też w innych elementach gry. Więc ja naprawdę nie patrzę na to, ostatnio rozmawialiśmy chyba w tym temacie, jeżeli wygramy następne dwa mecze, to pojedziemy na następny trzeci i będziemy chcieli też go wygrać. A jedno, co mogę obiecać, i powiedziałem to też chłopakom w szatni, mam nadzieję, chociaż daleka droga jeszcze do tego oczywiście, mam nadzieję, że jak najszybciej zapewnimy sobie utrzymanie, czyli koło 6 punktów, bo w takim przypadku jest bardzo duża szansa na to, że na tej liczbie punktów będzie już dosyć spokojnie i każdy następny mecz będziemy grali o zwycięstwo, bo jeżeli mogę zapewnić, to ja już dzisiaj nie myślę o tym, co będzie jutro, tylko myślę o tym, co będzie tak naprawdę za 2-3 miesiące, a wiemy doskonale, że w przyszłym sezonie mam nadzieję, że w wielu, wielu elementach w tym składzie będziemy grali o kolejne elementy, kolejną grę na poziomie pierwszej ligi. Także naprawdę skupiamy się na Odrze-Opole. Chciałbym, bardzo chciałbym, ale znam życie, znam realia, jedziemy na ciężki teren, na bardzo mocny mecz moim zdaniem, bo dzisiaj oglądałem Odrę-Opole na GKS-ie Katowice i GKS Katowice po 6 meczach wygranych bodajże z rzędu dzisiaj musiał przełknąć gorycz porażki, aczkolwiek Odra zagrała bardzo fajny mecz na swoich warunkach, więc jestem świadomy tego, że każdy mecz tutaj jest naprawdę na mocnym zaangażowaniu. Jeżeli uda nam się wygrać, wtedy jedziemy na Motor Lublin o kolejne 3 punkty powalczyć. Zawsze może pan na koniec ligi odjąć te 6 kolejek od tych 34 i wyciągnąć sobie średnią, ona będzie znacznie lepsza niż to, co jest dzisiaj w tabeli. Tak, widoczne. Tak, ale niczego to nie zmieni w kontekście naszej pozycji dzisiaj w tabeli. Możemy sobie opowiedzieć, co by było gdyby, ale nie ma świata gdyby, więc skupiamy się na tym, to cieszy. To, co pan powiedział teraz, to cieszy po prostu, bo wiemy, że ta praca przynosi efekt i to nie jest przypadek, że w tej fazie rozgrywek jesteśmy na tym miejscu, na którym jesteśmy i mamy bardzo fajnie wypracowaną sytuację, ale tamtego czasu nie zmienimy, więc nie ma co go rozpatrywać. Po prostu mamy świadomość tego, że jeżeli jesteśmy dobrze zorganizowanym zespołem, że potrafimy grać na swoich warunkach i tak do każdego meczu chcemy podchodzić, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, zupełnie inny mecz z Wisłą Kraków, zupełnie inny mecz z Arką Gdynia i myślę, że na Opolu też nas czeka troszeczkę inne spotkanie. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, również dziękuję i zapraszam serdecznie na
nasz domowy mecz 29 kwietnia. Zagramy z Wisłą Płock, to jest poniedziałek, o godzinie 18. Też liczymy na taką fajną frekwencję, bo to... Tak, jeśli mógłbym, to naprawdę wielki szacunek. Wiem, że zapracowaliśmy też sobie troszeczkę na to, ale do wszystkich naszych kibiców to jest przyjemność grać przy pełnym stadionie. Tak jak powiedziałem po meczu z Wisłą Kraków, nie mogę obiecać jednego, że wynik za każdym razem będzie taki, jaki byśmy sobie życzyli, ale na pewno ta frekwencja bardzo cieszy i mam nadzieję, że z Płockiem też będzie podobnie, bo to przyjemność, tak jak powiedziałem, i dla zawodników, i dla nas, i myślę, że dla kibiców też być na meczu, na którym jest wciąż dużo emocji. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Słucham uważnie. Według pana cały sezon, który jest w tym roku, idzie po pana myśli? Ten sezon nie do końca idzie po mojej myśli, ze względu na to, że nie do końca ja zaczynałem ten sezon, ale gdybym miał powiedzieć, że ta praca przynosi efekt taki, jak sobie mniej więcej zaplanowaliśmy, to dzisiaj tak. No muszę przyznać, że idzie w tym kierunku, w którym chcemy, aczkolwiek nie chciałbym, żeby ktokolwiek w szatni pomyślał, że to już jest wszystko, na co nas stać. I mam nadzieję, że z każdym meczem i z każdym treningiem będziemy dalej pracować na to, żeby być jeszcze lepszym zespołem. Dziękuję. No to już teraz chyba na pewno kończymy. Dziękuję pięknie. A ty mógłbyś się przedstawić, z jakiej ty jesteś redakcji? Tak? I co? Gdzie ty pracujesz? A jak nie pracujesz, to zatrudnimy, co? No właśnie. Pomyślimy. No. Brawo. Dziękuję bardzo.